Siemano, w tym filmiku zaprezentuję Wam ESA SSJ Vegeta Junior, jakim teamem to przeszedłem. Jest to dosyć łatwy ESA, ponieważ kategoria, jaką tutaj najlepiej grać, to jest Goku Family. Możemy grać Tekiem, Ester i fizycznym typem. Najlepiej wybrać Ester, bo przeciwnik jest fizyczny. I cóż, jest to dosyć łatwy event, nie wiem czy go będę w ogóle pokazywał, bo grałem sobie for fun takim typowo, na szybko wybrałem team takim free to play, 31 poziom i zobaczcie, czymś takim udało mi się to przejść. I tam praktycznie sama pan to by ugrała. I sobie można spróbować coś takiego, lepiej jeżeli chodzi o karty wybierać, bo tu możecie się zastanawiać, jakie są najlepiej tu wybrać karty. No to najlepiej wybrać Goku Elerna Frienda. Ja bym najlepiej tutaj wybrał po prostu Goku Family i wybrał samych prawie że czerwonych. Czyli przykładowo szukam swojego lidera. Dobra, może samych czerwonych. No i ja tutaj grałem czymś takim. To pan chyba nawet nie grałem. Tym. Tak naprawdę to można by było wziąć i SSJ4 Goku na lidera. W sumie to jest chyba nawet lepsze niż wybrać tego AGL, więc możecie sobie wybrać SSJ4 Goku czerwonego na lidera i na frienda, więc to będzie dobre. No i nawet ten darmowy tutaj też bardzo dużo bił. No i ja sobie brałem wcześniej na lidera tego LR-kę. Gdzie ty jesteś? A, tą LR-kę. Więc tak się składał mój team. W tym momencie, jeżeli chcecie, to mogę zrobić Super STR. Z darmowych kart to co? Ciebie jako lider, kogo tu możemy? No nie ma za dużego pola do popisu, jeżeli chodzi o darmowe karty. No on jest dla mnie darmowy, ale zdobycie go to jest w ogóle... Właśnie to teraz tak jak się robi free to play team, to jest takie dziwne, no bo z jednej strony to nawet jego można za darmo zdobyć, bo był event, że można było wybrać sobie nawet 5 kopii. A z drugiej strony na przykład farmienie takiej pan, to zajmuje bardzo dużo czasu, więc to ciężko określić, co jest free to play. Albo taki dziadek, mało kto go wyfarmi, pomimo tego, że to jest darmowa karta, ale on jest akurat beznadziejny. Z tych darmowych kart, kto tu jeszcze jest taki? No ty na pewno jesteś, ciebie nawet możemy na litera zabrać. Co tu, nie ma żadnych czerwonych, lepszych, innych kart? On był darmowy. No i widzicie, to coś się znajdzie, ale czy to jest w ogóle sens coś takiego kombinować, to ja nie wiem. Lepiej wybrać swoje najlepsze karty z STR, nie wiem, na przykład tego. No, mówiłem, że zrobię free to play, to może... No nie widzę tutaj więcej free to play opcji. Nawet tego od biedy można by było dać. Nawet tego, tu naprawdę cokolwiek dacie, byleby pan i byleby na przykład Goku. W sumie nawet lepiej jeszcze, jeżeli wybralibyście SSJ4 Goku z czerwonego. I chyba tak zrobię. Zobaczcie, Super STR. Albo nawet tego Rainbow Goku, tego LR, ponieważ on się jeszcze będzie leczył, więc nawet nie padniecie. Dobra, niech będzie taki team, nawet tam ten tech Goku tutaj nie jest potrzebny za bardzo, bo on dużo będzie obrażeń otrzymywał i w ogóle. Może tu jakąś muzyczkę odpalimy, niestety bardzo słaba rotacja i w ogóle. Ale to jest poziom, którego już nawet nie trzeba przechodzić. I w sumie nad nim mi się nie chce przechodzić, powiem wam szczerze. Kurde, dobra, niech będzie coś takiego. Bo właśnie, no ja tu już przyszedłem, już to jest 32 poziom. I tutaj już w sumie nie trzeba jakby go grać. Chyba pannę tutaj ogólnie. Więc bardzo dobry filmik, Kosior, właśnie pokazałeś jak padać, jak nie grać free to play teamem. No ale tą poprzednią walkę, co wam pokazałem, tym teamem co teraz, przy Goku Tech LRC, to udało się to przejść. No teraz się nie uda, bo leci super atak na teka gościa, więc padamy. No ale dobry filmik. Dobry filmik. Nie przedłużając, wydaje mi się, że da się to przejść. Ja nie lubię takim grać na siłę free to play teamem, ale da się coś takiego zrobić. Kurde. Gdzie jest ten tak? Zamiast tego dać jakiegoś czerwonego. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem kogo tu można wziąć jako darmową kartę. Jak nie, to może fizyczny ktoś.
Ktoś to dobrze tankuje. No nie ma. No nie ma. No nie widzę. Dobra, nie przedłużając. Niech sobie będzie Ion jako jedna tam dodatkowa karta. I lidera nadal mamy słabego, nie? Mamy swojego tam dosyć kiepskiego, bo tam chyba STR typom on daje dosyć mało ten Gohan. Dlatego lepiej nawet wybrać. O, Master Roshi'ego zapomniałem. Master Roshi jest chyba STR liderem do teamu i on daje 70% atak def, HP i 3 plus ki. No to by było dużo lepsze. Znowu mi się trafiła beznadziejna rotacja na start. No to nawet nie ma co tego męczyć. Nie przedłużając. Ja to bym. No kurde. No, ale dzisiaj beznadziejny ten filmik wyjdzie. Chyba muszę zagrać normalnym to teamem, bo to nic z tego nie będzie, jak tak będę pokazywał, jak to w ogóle nie ma sensu. Dobra, bierzemy ciebie. Zmieniamy dziadek out, ty tu. Tylko czemu ja Master Roshi'ego nie widziałem nigdzie? Bo nie jest w Goku Family. Ale niech nie będzie. Potrzebujemy po prostu jakąś kartę STR, która jest mocna. Czyli ty lider. Bratek mi tu też nie jest potrzebny. Ester mi tu jest potrzebny. Ona chyba ma uniki. Też by mogła być z tymi unikami. No każda karta tu z Ester teamu jest mega dobra, dobra. To jest darmowa, to jest darmowa, co mnie to obchodzi, gramy tym. Bo po prostu chcę to przejść. Vegito nie jest z Goku Family, więc trochę lipa, ale i tak to jest Ester postać z mega dużą defensywą, z mega dużymi obrażeniami, więc raczej powinno to pójść. I no cóż, no jest to dosyć późny etap, bo 33 już nie daje nam takich nagród w postaci medali, więc nie jest to takie jakieś przymusowe, że to trzeba przejść. Dlatego nie muszę tego przejść, tylko wam pokazuję, jakim teamem jakkolwiek to można przejść. Mówię wam, jakiekolwiek STR karty, nawet mogą być fizyczne, ale najlepiej STR. Z Goku Family najlepiej, ale nie muszą być. No zobaczcie, jeden taki gość, co bije milion. No, ponad milion i mu spił dwa paski. A ta pan tutaj jest tak świetna, że ona leczy, no, prawie całe HP. Prawie całe HP potrafi wyleczyć. Zobaczcie, jak tu 500 ona zaatakowała, no to by mnie za. Ile tam? 30 chyba procent tego, tak? No to 150, no to połowę HP by mi wyleczyło. Tutaj Goku jako pierwszy, niech sobie będzie. Potem zobaczymy, czy LR Vegito tu w ogóle ma sens, a ten ostatni to jest darmowa karta w ogóle bez hidden potencjału, więc za bardzo on tu sensu nie ma. Jest, bo jest. Dobra, odbij jego super atak. Dawaj, nie przedłużaj tego. Pokaż, że jesteś lepszy od jakiegoś Junior Vegety. Nie jesteś lepszy. Zdarza się. Zdarza się. Ale tak jak mówię, teraz pokazuję wam STR Team z SSJ4 Goku na liderze, a ja to przechodziłem z AGL Goku na liderze, który bił mniej, bo była to postać AGL, ale ogólnie jego leader skill jest lepszy, więc lepiej chyba wybrać tego AGL. I no po prostu team można było złożyć, jeżeli się nie chciało, też pod inne kolory niż tylko STR, ale najlepiej STR tutaj. No i czy on go dobija? No dobił. Dobił. Także jak widzicie, nie muszą być to Goku Family karty. No ja tu wybrałem dwie LR-ki takie, no na szybko, no mówię. Nie ma co tego aż na siłę robić, że to o, free to play, team udało się i w ogóle najlepsze na świecie i team jeden, jedyny. Dobra, statuetka do przodu. To możemy jeszcze sobie na szybko przetestować tego gościa. W ogóle tak. Robimy jego Dokkan Awaken. Tą postać dropimy z eventu. Bo to właśnie, co to było? To był Eza. No raczej wiecie, Eza do Goku Juniora, którego dropimy w story eventach na samym końcu tego eventu. I tam do niego też ekskluzywny dropimy orby, które on używa. Goku, znaczy Vegeta Family. Mamy już go wyfarmiłem, wylewelowałem na 150 poziom.
140 poziom ma 10 na 15 super atak i tradycyjnie farmie sobie drugiego na 5 na 10 super atak i daje go w treningu. Tego drugiego bez hidden potencjału, tego maksymalnego na max hidden potencjał i tamtego też przed Eza robię, tylko na UR. No i mamy go na full wszystkim super ataku, full damage'u i w ogóle pięknie. I dostaliśmy jakieś tam misje ze względu na to, że go zrobiliśmy. Tutaj natomiast mamy nowy boss rush, którego jeszcze nie przeszedłem. Ale możemy sobie spróbować ciebie wybrać i ciebie i zobaczymy tylko ile on bije. Tak, jeden szybki atak i tyle i kończymy. Kończymy. Gdzie on jest? W drugiej rotacji, tak? W drugiej. Jego w ogóle ten team Vegeta Family to jest ten, na szybko go wybrałem, więc jakoś nie macie co tam nim jakoś kopiować go, czy coś, nie polecam. Ale może jeszcze nagram w Goku Vegeta Family Team. Czekajcie, on chyba... Po otrzymaniu ataku sobie dodaje kolejny atak, dobra. Zrobimy bez super ataków. Tak, go Vegeta Family Team może jeszcze postaram się zrobić. Tylko no nie mogę wam nic obiecać, ale postaram się zrobić. No jakbym miał Vegetę, no to na pewno bym zrobił, bo bym chciał, tak. Na pewno bym grał tym teamem, a że teraz, kurde, popsułem tutaj widok. O kurde. O kurde, dopiero teraz widzę, że popsułem troszeczkę dzisiaj nagrywanie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. No i cóż, no i on po ataku dostaje więcej damage'a, a my nie mamy... Dobra, zrobimy go przed dostaniem ataku i on go pewnie zabije, więc będzie słabo. I on już ma wcześniejszy super atak, zobaczcie. 9 ki, czy nawet 8 już mu robi super atak za 7 stówek. Ładnie, ładnie. W lider 120 plus 170%. Nice. No i nie otrzymał ataku, nie podoba mi się to. Ale jak już 7 stówek bije bez tego, to jest naprawdę git. Git majonez. Jak to zrobić, żeby tego za bardzo nie przedłużać, a żeby to sprawdzić? Tequila, tequila. Tequilka, tequilka. Dzisiaj usłyszałem taki dowcip, którego od razu nie zajaszyłem. Nie, w sumie źle go opowiem. Nie umiem w ogóle dowcipów opowiadać. No, ale na razie zobaczymy, czy jakiś damage siądzie. No i znowu będzie po otrzymaniu ataku. No kurde, znaczy pierw otrzymamy, a potem będziemy coś robić. No nic. No to chociaż może wam powiem ten dowcip. No to jest sobie tulipany, czy jakieś tam tuje, czy inne wariaty ukradli z kościoła. No i ksiądz idzie do organisty i no się pyta, czy wie skąd to się... Ten super atak zrobił, myślałem, że nie zrobi. No i się pyta. O, milion by miał, zobaczcie. W lewym dolnym rogu widać, że milion by uderzył. Czyli milion by miał. No, idzie do tego organisty i się pyta, czy wie, co się z nimi stało. A on mówi, że Meksykanie to zabrali. A on, no jak to, skąd wie, że jacyś Meksykanie? Skąd tu Meksykanie się wzięli? A on opowiada, że no, po prostu usłyszał, jak dwóch, jeden do drugiego się pytał, czy Conchita, a drugi mu odpowiedział, jeszcze tequila, jeszcze tequilka, o. I teraz robicie ha, ha, ha. A czemu robicie ha, ha, ha? No ja tego od razu nie zajarzyłem. Ale dosyć śmieszne, śmieszne. Te kilka, te kilka. Wiecie, te kilka i te kila. Że Meksykanie piją tequilę, a tam jeszcze te kilka kwiatków. Jest i milion. Dobry damage. Także super karta. No, a ja się idę uczyć opowiadać dowcipy, bo mi nie idzie. Elo.